Wczoraj przed pójściem spać wszedłem sobie na Steama, mówię, zobaczę jakie są ciekawe gierki, może coś ciekawego nowego wyszło i wyświetliło mi się to, czyli Blockpost, połączenie Blockade'a 3D, Pixel Gun'a i sam nie wiem czego, w ogóle gra jest za darmo, linka podrzucę wam w opisie i wiem, że jest także wersja mobilna, w którą nie grałem, ja gram na Steamie, wszystko tutaj jest za darmo z tego co wiem i powiem kurde wam, że ta gra zapowiada się naprawdę spoko, są tu skrzynki do otwierania, tak jak w CS-ie, mamy piękną pikselową grafikę, taką, którą bardzo lubię i nawet zobaczcie sobie screeny albo pooglądajcie ten film i zdecydujmy wspólnie, czy chcemy z tego serię. Bo wydaje mi się, że giera ma potencjał. Wyszła wczoraj, jeżeli widzicie to w piątek, 5 października, to gra miała swoją premierę wczoraj i patrzyłem opinie, czytałem, to są pozytywne opinie, także może będzie coś z tego dobrego. Mamy user servers, jak widzicie ludzie też grają, 416 osób, ale ja to też nagrywam tak troszeczkę od rana, co by tutaj nie mówić. Weźmy sobie play, oficjalne serwery, zobaczcie, no i jest trochę osób. Wejdźmy sobie na jakiś deathmatch i pokażę wam po prostu jak to się tutaj prezentuje. Ludzie sobie budują jakieś bloki, wow, grafika jest piękna. Oczywiście jak na realia pikselowe. Także zostawcie łapę w górę. Właśnie w tym momencie, wariaty, jeżeli chcecie z tego serię, dużo łap w górę, minimum 3000 musi być, jeżeli chcecie z tego seryjkę. Tutaj mamy, o widzicie, jakiś gości. Za chwilę sobie też otworzymy skrzyneczkę, bo w sumie nie mam pojęcia, jaką skrzynkę można zrobić, ale kurde, no to jest takie ładne, w ogóle widzę, że wow, jakieś tunele ludzie budują. Dobra, za chwilę zobaczymy, czy uda mi się jakiegoś gracza spotkać. Można sobie łatwo przeładować, pyk, można... O kurde, oni sobie naprawdę wszystko budują. Ja też oczywiście mogę to robić, żeby nie było, że jestem gorszy. I z tego, co czytałem, bronie się tutaj zdobywa tylko i wyłącznie przez otwieranie skrzynek. Także jest taki element troszeczkę hazardu tutaj. O, czekajcie, tam był gościu. Dobra, tam są... O, no ammo, no ammo, no! O kurde, zostałem zabity. A, w ogóle gościu miał lepszą broń ode mnie. Ale co tutaj się odpierdziela? Dobra, wejdźmy sobie po tych schodach. Dobrze, że nie muszę wciskać... w ogóle nie muszę wciskać spacji. I pewnie ten film wejdzie zamiast Robloxa dzisiaj. Bo powiem wam, że no nie wiem, napotkałem tą grę, wydaje mi się, że jest w niej potencjał. Może nie dokładnie w tym trybie, okej? Okay? Bo przed chwilą jak sobie sprawdzałem, to troszkę lepiej wyglądało. W tym sensie było bardziej dynamiczne. A tutaj mamy... W sumie co to w ogóle jest za mapa? Dobra, ta mapa jest bardzo dziwna. Tam są przeciwnicy. Chciałbym w ogóle przeładować sobie szybciej troszkę. Wow! Czemu ci ludzie... A, ja byłem cały czas na kucaku, dlatego ja tak wolno biegałem. No dobra, tam jest... O kurde, loser, no powiem wam, że tutaj nie będzie jak w Pixel Gunie, w którym będę szybko zabijał ludzi, no i dobra, tak można biegać, okej? Okay? A ja cały czas na C i tak mówię, znaczy na kontrolu i tak mówię, kurde, czemu tak wolno ja tutaj biegam? Także wbijajcie na gierę. To nie jest żaden odcinek sponsorowany, nic takiego, po prostu jestem tak wygłodniały nowych strzelanek pikselowych, że jeżeli coś widzę nowego, to po prostu muszę sprawdzić to, a w dodatku gra jest za darmo, także i zajmuje chyba 11 megabajtów, tak, ta gra zajmuje 11 mega, więc warto po prostu sobie pobrać, zagrać meczek, może wam przypasuje, może nie, przecież to nie jest powiedziane, że trzeba będzie w to grać, siema gościu, siema. Oj, dobra, ktoś tutaj... Ktoś tutaj dostał. Dasz mi swoją broń? Ła. Dobra, tam jest typek. Tu jest też typek. To jest przeciwnik, prawda? Dobra, mam fraga pierwszego. Dobra, drugi frag. Ale jestem ja chyba będę kozakiem w tą grę. Właśnie nikt jest flotar. Mam nadzieję, że nikt się nie będzie, kurde, podszywał pode mnie, bo już mam pięknego skina, takiego Jasona sobie zrobiłem troszkę. Mówię, po tym meczu, on się kończy za 6 minut, otworzymy sobie skrzynkę i zobaczymy po prostu, jaka broń mi ciekawa wypadnie. Może jakaś legenda, może jakaś legendarna broń. Ale no. Powiem wam, że naprawdę się stęskniłem już za strzelankami. Gdzie mogę bez problemu sobie postrzelać, w tym sensie, że nie na telefonie, bo na telefonie się ciężko strzela. Bardzo ciężko się nawet strzela, tam jest gościu. A tutaj oczywiście na komputerze to jest inna bajka, ale mówię, jeżeli chcecie, to jest także wersja mobilna na telefony. Ja na 100% nie będę w nią grał. Bo, no nie wiem, jeżeli mam do wyboru wersję mobilną, na której będę się męczył po prostu, żeby kogoś ustrzelić, a wersję komputerową, no to zgadnijcie, co wybiorę. Przydałoby się w ogóle tutaj celowanie, znaczy przybliżanie broni, czekajcie. Ja sobie może zbuduję jakiś forcik, no szybko. Okej, okay. I sobie sprawdzimy sterowanie.
na szybkości, pyk. Ty. Zobaczcie, jaki piękny for zbudowałem. Change weapon, no nie mam jeszcze broni, niestety, mam tylko jedną broń aktualnie dostępną. Steam Early Access, mówię, świeżutka gra, czajcie, ona jeszcze pachnie świeżością. Control, okej, okay. Alpha, block, special weapon, okej. Pierwsza broń, block, można blokować. Którym się to robi? No dobra, nie będziemy może sprawdzali, tam są jakieś typy, tam jest kolejny gościu. Mówię, przydałaby mi się snajpera, powiem wam tak, dostanę snajpera i będę... Ty, co ty masz na głowie go? Może on otwiera skrzynkę? Ej, otwiera skrzynkę, zobaczcie, jaki zdenerwowany jest. Siema, co tam gościu u ciebie? Dobra, lecimy. Musimy wspólnie sobie powalczyć. Chciałbym, wiecie co? Chciałbym, żeby ta gra się przyjęła, żeby była kolejnym pixel gunem, bo no, wiecie, jak ostatnio to wyglądało, że ja testowałem miliardy tych gier. Nie, no dobra, przesadzam, ale dużo tych gier i rzadko która się wam podobała albo mi, bo na przykład Block Strike niby spoko, ale kurde, przez to, że tam jest takie sterowanie komórkowe, no to ja nie jestem też w tą grę dobry i mnie to trochę irytuje, że o, this game is lead. Widzicie? Hotshot napisał. Jeżeli Hotshot to napisał, to... O Boże, no i mnie zabił. Jeżeli Hotshot to napisał, to znaczy, że gra jest dobra. No, także zobaczymy. Autentycznie się jaram, okej? Okay? Powiem wam szczerze, jaram się. Czekajcie. Kurno, ja bym chciał podnieść tam tą brońkę. Ale niestety chyba nie będzie mi to dane. Jest, czekajcie, ile map tutaj jest? Jest bardzo dużo map. Właśnie ta mapa, też może się wam wydawać, o co chodzi, czy ta mapa jest paskudna, bo ona średnio wygląda. Jest o wiele więcej map. To nie jest tak, że wszystkie mapy wyglądają tak, że musimy się budować i tak dalej. Nie. Pewnie są takie normalne mapki. Okej, okay, tam są gdzieś przeciwnicy, tak? Hops, przeskoczmy sobie tutaj. Jakiś typek crashuje. Dobra, pistolecik gotowy. Patrzcie, pyk, robimy tak. A, i Rappi mnie pokonał. No niestety, Rappi. Czekajcie, jeszcze chcę sprawdzić jedną rzecz. R. Bo taki pasek jest na dole. Niestety nie mogę wam tego pokazać, bo... No, nie mogę wam tego pokazać. W ogóle nagrywam to bez kamerki, bo... W sumie wieczorem znalazłem tą grę. Mówię, wstaję rano, nagrywam tą grę. Pokazuję moim widzom kochanym. I zobaczymy wspólnie. Łapa w górę oczywiście. Pamiętajcie, łapce w górę, bo... się zdenerwuję, jeżeli tego nie będzie tutaj. I found a new way to kill. O kurde. Czemu? Co ten gościu tutaj robił? A. Player 116443 mnie zabił niestety. I właśnie zapraszam na Gierwa, gdzie z kodem Flotera macie 3% zwrotu na gierki. Czyli jeżeli kupujecie grę, to płacicie za nią 100 zł, to 3 zł dostajecie z powrotem. Jeżeli robicie dużo, często zakupy na Gierwa, no to wydaje mi się, że jest całkiem fajna sprawa. I pamiętajcie, żeby wpisać kod Flotar, czyli mój nick. O kurde, spadłem na dół. O, no, muszę mieć inną broń. Powiedzmy sobie szczerze, muszę mieć inną broń, bo z tą świata nie zawojuję, a wiem, że tutaj właśnie skrzyneczki możemy też kupować. To jest całkiem ciekawe. Mamy dokładnie tak samo jak w CS-ie, bo już sprawdzałem ceny nawet skrzynek, po ile one są. Wyobraźcie sobie epickie openingi. Może bym napisał nawet do twórców i hello, I'm a YouTuber, please give me skrzyneczki because I want to show these skrzyneczki to my fans and viewers. I oni napisaliby okej, okay, spoko. Dobra, wiecie co? Ja tamtędy nie idę. Goście, kopiemy się tutaj. No widzicie, możemy sobie kopać. Wszystko jest ładnie zrobione. Podobają mi się bardzo modele broni. No, modele są przepiękne tutaj. Ładnie gra utrzymuje 60 FPS-ów. 11 mega. Teraz żal nie skorzystać z czegoś takiego. Dobra, zrobimy sobie podkopik. No powiem wam, że mówię, to mi przypomina trochę Blockade'a, a czekam na tą nową aktualizację do Blockade'a. Okej. Okay. Aj, no... to było smutne, to była najsmutniejsza rzecz, jaką dzisiaj zobaczycie. Chwila, tu są goście gdzieś na blisko. O kurde, ale nas rushują. Dobra. No, szybko się umiera, to jest spoko też. Bo no nie trzeba w gościa napierdzielać pół godziny, żeby go w końcu ubić. Dobra, wejdźmy sobie na górę. Może coś ciekawe. Ty. Ej, jesteśmy otoczeni!
Mamy przesrane. A, czyli można dwa klocki do góry sobie wchodzić. To jest w sumie ciekawe. Zobaczcie, jak w ogóle mapa się zmieniła tutaj. Bardzo szybko. Bo na początku mieliśmy ten teren na górze kompletnie niezagospodarowany. A tutaj mamy już jakieś tutaj tunele, mamy jakieś przejścia i tak dalej. Taka plastyczna mapa. Bardzo. O, game is completed. Blue team won. Czyli czekajcie, ja byłem w, tak, ja byłem w niebieskim teamie. Zobaczymy za chwilę, czy dostaje się jakiegoś expa? Wow, ale mapka. Ej, i teraz jestem w drużynie czerwonych, ale wejdźmy sobie do menu. I mamy tak, profil. Level progress, okej, okay, dostaje się expa jednak. Mamy shop, widzicie, skrzynki są, starter case'y. Można sobie kupić. Dużo tego jest nawet. Można skiny sobie, o kurde, tą mumię chciałbym. Bardzo chciałbym tą mumię. Mamy zadania. I możemy sobie na przykład wybrać, o widzicie, you must select one job and to run it. Czyli bierzemy sobie, wybieramy misję, powiedzmy, aby zdobyć 1000 fragów i dostajemy wtedy skrzynkę. Fajne. Rating, możemy się porównać z innymi graczami. Są klany, może se stworzę klan. Na przykład klan, czekajcie, a nie, klan, a dobra, 15 poziom muszę mieć. No to nie mam, tak wygląda mój skin, wydaje mi się, że całkiem fajnie. Nie mam oczywiście, mówię, jeszcze innych broni. Fajne jest to, że każdy model jest w 3D, można sobie go pooglądać. Widzicie, są nawet jakieś attachmenty, czyli celowniki i tak dalej do broni, to też na pewno jest fajne. Ale otwórzmy sobie skrzynkę, bo ja gdzieś ją miałem. Cases? Nie, inwentory. Inwentory, charakter, cases. Dobra, otwieramy recruit case. Uwaga, moi drodzy, czy jesteście gotowi na opening skrzynki? Dobra, lecimy. No za bardzo się... Ja wiem, że wychodzi to tak, jakbym się jarał, jakby nie wiadomo, co to było. O, MK14 EBR. EBR, dobra. Jak mogę tą broń sobie ogarnąć? Mógłby mi ktoś powiedzieć? Jak tą broń equip weapon? Okej. Okay. Ale bym chciał tutaj drop weapon. A, dobra, tu mam moje inwentory. Bierzemy sobie equip. Z drugiej strony weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie zwykłą łopatę. Weźmiemy sobie to. Armor. Nie. Medkit. Chociaż tu się tak szybko ginie, że może armora sobie wezmę. I spróbujmy zagrać jeszcze raz. Team Deathmatch 4x4. Full serwery, empty serwery. Tam, gdzie po prostu ludzie grają. Mówię, gra jest jeszcze nowa. Także może być niezbyt ciekawie. Dobra, ta mapa powinna być mniejsza i powinno się tu mniej dziać. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. O kurde. O nie, to jest dobra, to jest trochę inna broń niż się spodziewałem. Ale widzicie, ojoj, czekajcie, muszę sobie wejść na górę. Tu powinno być lepiej, bo powinienem bardziej ogarnąć, wiecie, będzie spokojniejsza troszkę rozgrywka. Muszę też ogarnąć, w którym się celuje, bo obstawiam, że jest tutaj jakieś celowanie. A nie strzelanie z biodra cały czas. Dobra, tu są... Oj! Ajajajajaj, jakiś rusek mnie zabił. Ale wyobraźcie sobie, streamy by powróciły na przykład z tej gry. Ech. Ja tak próbuję was przekonać, żebyście polubili tą grę. Naprawdę. Brakuje mi gier takich strzelankowych, dobrych, pikselowych gierek. Ajajaj, goście mnie zabił, niestety. Dobra, może się uspokoi sobie, pogram. Na spokojnie. Dobra, tam był... Asystę dostałem, za co? Się nikogo nie zabiłem. Podoba mi się to, że są też mniejsze mapy. A nie taka totalna rozpierducha, jak to było. Gościu! No właśnie, nie będziesz mi tutaj budował. Dobra, spróbujmy się przerostać. Jeju, powiem wam, że reklamówka obok mnie, a się wystraszyłem. Obok mnie leżała sobie reklamówka i się poruszyła nagle. I się trochę przestraszyłem. I nie mam pojęcia dlaczego, bo mam w sumie okna zamknięte, żeby nie było słychać jak dremordę. Ale no, trochę powiem wam, że odrobinkę się przestraszyłem. Siema. Ale gościa ogarnąłem, ale go zabiłem. Siema. Aj, gdybym jeszcze jednego zabił, to by było naprawdę spoko. Ta mapa będzie trwała 2 minutki, także też nie ma jakichś bardzo długich rozgrywek. Zastanawiam się też, czy w broni się wbija poziom. Bo tam było na przykład, że celownik mi się odblokuje na drugim poziomie. Ale co, o drugim poziomie broni, czy moim drugim poziomie? Za chwilę to sprawdzimy. Aj! Jeden, dwa strzały wystarczy, żeby gościa zabić, tak? Dobra. Nie, został zabity. Kurde, cały czas
Dobra, sobie zrobię. Zrobię sobie tutaj tunel. A nie, ktoś już tutaj zrobił nawet przejście. Albo robią. Pana, to tego nikt się nie spodziewa, że ja tutaj taki... Siema! Ej, zabiliśmy się nawzajem, czyli można od razu... Odpowiadam na pytanie, czy można się zabić nawzajem? Tak, można. Pewnie podłożę jakąś muzykę w tle, bo powiem wam, że żadnej muzyki tutaj nie ma. Granie bez muzyki w gry, no, jest słabe. Okej. Okay. Tu był... Dobra, jeden... Kurde, no trudno się tu strzela z tej broni. Ale jednocześnie fajnie się strzela z tej broni. Ech. Jak to właśnie, to jest pewnie jakaś rosyjska gra. Taka ciekawostka. Bo języki, jakie są dostępne, to jest angielski, ukraiński i rosyjski. Nie ma innych języków dostępnych. I z tego, co czytałem, jeszcze nie jest w 100% wszystko po angielsku. Jakże zobaczymy. Zobaczymy, jak się dalej ten tytuł rozwinie. Ulala. Szkoda, że nie można podnosić broni innych, bo one, wiecie, tak wyglądają, jakby można było to robić, a jednocześnie nie można, więc... Kurde. Wiecie, postanowiłem, że poświęcę teraz swoje życie, aby rozwalić ten mur i zobaczymy, czy zdążyli go załatać. Dobra, drugi fragment jest mój, nice. Okej. Okay. Co jest, gościu? Znowu miał wektora. Chcę też zobaczyć, czy za drugi poziom, jeżeli wbiję, dostanę skrzyneczkę. Bo to by było... to by było spoko. O, game is completed, red team won. Dobra, i czy ja już mam expa? Znaczy, czy ja już wbiłem drugi poziom? Bo to mnie bardzo interesuje, ale nie widzę tutaj nigdzie żadnego paska. I chyba jesteśmy na... Tak, jesteśmy teraz na innej mapie. Także dostaniemy pełny przekrój mapek. Postaram się oczywiście zagrać jak najlepiej. Mówię, jeszcze map totalnie nie znam. A nie chcę mi się tracić czasu na jakieś niszczenie bloków, dlatego wolę po prostu zrobić to trochę inaczej i sobie pobiegać. Posprawdzać miejscowy pyk. Można wejść? Nie można wejść. Przydałoby się jakieś, wiecie, jetpacki tutaj. Można by było jeszcze podkręcić gameplay bardziej w tej grze. I z tego, co wiem, nie ma osób teraz. Tak, chyba nie ma osób. Po prostu musimy poczekać, aż gracze się załadują. A zagram sobie jeszcze jeden meczek i... Ojejku, dobra, zabił mnie już. Czyli już powrócili, znaczy już się załadowali gracze. Ale już po tej mapie powinienem na 100%... A, bo dobra, ja jestem w niebieskich teraz. Muszę czerwonych zabijać, okej. Okay. Powinienem mieć już poziom wbity. Także... Dobra, leżysz. Także sobie za chwilę to... Zobaczymy. No, dajcie mi wejść. Dobra, dali mi w końcu. Co ty, gościu? Spoko, jestem z tobą. Jaki przewrażliwiony. No, szkoda, że nie ma więcej ilości graczy tutaj na tej mapie, bo tak to się szukamy i szukamy i szukamy i szukamy i nie możemy się znaleźć. Tam był? Wydaje mi się, że tam był, gościu. Sprawdźmy to. Zaraz będę wiedział, jak to wygląda. Także 3000 łapek pod tym filmem i leci drugi film, zobaczymy, jak wam się spodobają właśnie kolejne filmy z tej gry. Okej, tutaj nic ciekawego nie było. Nie no, a dobra. Okej, wyjdę sobie po prostu, dobra? Wyjdę, bo widziałem po prostu, że za długo... O, mam level drugi. Level progress. Okej, frag z 21, dev 24. Ej, KD Radio. KD Radio. Ratio. Możemy sobie od razu sprawdzić. Tasks. I mam, ulala, take reward, dobra. I muszę zrobić czwarty poziom, bo mam, zobaczcie, inventory, cases, open. A, dobra, tylko że nie mam klucza. Klucz kosztuje 25 eurocentów. Nie są drogie te kluczyki. Fajnie wyglądają. Naprawdę bardzo podoba mi się wygląd tych kluczyków. I mam jakieś ubranka. Tego klauna bym sobie kupił. Albo tego.
Albo tego panka, no, albo tego. Albo tego. Dużo jest różnych rzeczy. Także co, moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę. To był blog post. Linka do giery macie w opisie. Jest także wersja mobilna, gdyby ktoś chciał sobie kupić. I czekam na wasze komentarze. Będę się im bardzo przyglądał. Co myślicie o tej grze? I sorry, że ten, nie wiem, odcinek taki jest trochę, jakbym miał ADHD jakieś albo był nadpobudliwy, ale no, jaram się tym. I chcę, żebyśmy znaleźli wspólnie jakąś fajną grę, w którą bym pograł tak samo jak w Pixelgana. Także za darmo na Steama, na komputer. Jeżeli chcecie, pobierajcie. Do zobaczenia. Cześć!